Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dziś znów kilka najciekawszych informacji z Polski i świata. Zaczynamy od ciekawego eksponatu, który będzie można oglądać już niebawem w Muzeum Wojska w Białymstoku. Do parku militarnego na Węglówce przywieziono rosyjską samobieżną armatochaubicę kalibru 152 mm, radzieckiej produkcji, skonstruowaną przez pracowników zakładu w Jekaterynburgu. Jak informuje Polskie Radio Białystok, nieoficjalnie ten konkretny model został podpalony i porzucony przez wojska rosyjskie podczas odwrotu spod Kijowa wiosną ubiegłego roku. Oficjalna prezentacja armatochaubicy ma się odbyć w najbliższą sobotę, 15 maja. Teraz, zupełnie w innym zakątku świata, dokładnie w Omanie, archeolodzy odkryli coś, co nazwali arabskim Stonehenge. Międzynarodowy zespół naukowców znalazł starożytne narzędzia kamienne, neolityczny grobowiec, skorupki jaj należące do wymarłego gatunku strusia oraz liczne trylity. Dziś trudno wyobrazić sobie codzienne życie na takich pustkowiach, ale na przestrzeni tysięcy lat krajobraz nie zawsze był pustynny. Dzięki sporadycznym epizodom wilgotnego klimatu nazywanych zielonymi oknami można było zakładać tam osady. Ponadto właśnie przez Półwysep Arabski prowadziła trasa migracji naszych przodków z kontynentu afrykańskiego do Eurazji. Konstrukcje tworzą skupiska płaskich, stojących kamieni o wysokości od 50 do 80 cm. Trzy kamienie przypominają kształtem piramidę. Arabskie Stonehenge to nie jedyne odkrycie archeologów. Na stanowisku w Dukum znaleziono neolityczny grobowiec datowany na okres od 5000 do 4600 lat przed naszą erą. Składał się on z dwóch okrągłych komór grobowych, w których znajdowały się ludzkie szczątki. W pobliżu odkryto też ryciny naskalne przedstawiające zwierzęta oraz 200 inskrypcji, zapisanych nierozszyfrowanym pismem południowoarabskim. Jak to zwykle bywa, takie odkrycia generują więcej pytań niż odpowiedzi. Jednak naukowcy mają nadzieję na uzyskanie informacji po dostarczeniu wyników badań metodą datowania radiowęglowego. Zanim przejdziemy do kolejnych niesamowitych odkryć, a uwierzcie mi, będzie grubo, to zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Dla Was to jedno kliknięcie, a dla mnie ogromna pomoc. Z góry dziękuję i przechodzimy do materiału. Prawdziwy skarb z czasów II wojny światowej został odnaleziony na dnie Bałtyku. Między innymi srebrne zastawy i wiele innych zabytków pozyskanych z wraku niemieckiego statku pasażerskiego Monte Olivia. Statek Monte Olivia został oddany do użytku w 1925 roku i został zatopiony przez brytyjskie bombowce 3 kwietnia 1945 roku. Do odkrycia pozostałości wraku doszło w sierpniu 2022 roku, gdy grupa płetwonurków zajmująca się odnajdowaniem zatopionych sieci rybackich sprawdzała informacje od jednego z wędkarzy łowiących w pobliżu portu w Kilonii, który twierdził, że w jednym miejscu zawsze o coś zahacza pod wodą. Jak stwierdzili, nie udało nam się znaleźć sieci, ale całe dno Bałtyku jest pełne złomu. Dno było dosłownie osłane metalowymi przedmiotami. Kiedy zespół nurków wrócił na miejsce odkrycia w połowie października, okazało się, że na dnie morskim znajdują się setki srebrnych przedmiotów i innych znalezisk ze statku. Ciekawostką było również odkrycie motocykla z czasów II wojny światowej, który znajdował się wśród zatopionych zabytków. Sprawę odkrycia trzymano w tajemnicy aż do tej pory, aby uniknąć zainteresowania nielegalnych poszukiwaczy. Odkryte skarby trafią na wystawę, którą można zwiedzać w Muzeum Morskim w Hamburgu. Ekspertyza DNA wykazała, że na zatopionym znanym szwedzkim okręcie wojennym była kobieta. Wrak królewskiego statku Vasa został wydobyty w 1961 roku i jest wyjątkowo dobrze zachowany po ponad 300 latach pod wodą w porcie w Sztokholmie. Amerykańskie laboratorium wojskowe pomogło Szwedom potwierdzić to, co podejrzewano od lat. Kobieta była wśród zabitych na XVII-wiecznym okręcie wojennym, który zatonął podczas swojego dziewiczego rejsu. Około 30 osób zginęło, gdy Vasa wywrócił się i zatonął zaledwie kilka minut po opuszczeniu portu w 1628 roku. Uważa się, że byli to członkowie załogi, a tożsamość większości z nich jest nieznana. Od lat istniały przesłanki, że jedna z ofiar była kobietą, ze względu na kształt kości biodrowej.
powiedział w oświadczeniu Fred Hawker, kierownik badań. Anna Maria Forsberg, historyk z Muzeum Wazów, wyjaśniła, że kobiety nie były częścią załóg szwedzkiej floty w XVII wieku, ale mogły być na pokładzie jako goście. Marynarze mogli zabrać ze sobą żony na pokład, chyba że statek jechał na bitwę lub długą podróż. Uważa się, że Waza, który miał udać się do bazy marynarki wojennej w pobliżu Sztokholmu, aby czekać na wejście wojsk na pokład, zatonął, ponieważ nie miał balastu, który mógłby przeciwdziałać jego ciężkim działom. Przyszła kolej na totalny odlot. Ośmiolatka znalazła sztylet z epoki kamienia na placu zabaw. Do odkrycia doszło w Norwegii. Elise bawiła się przed szkołą. W pewnym momencie podniosła z ziemi coś, co uznała za nietypowy kamień. W toku badań okazało się, że to sztylet z epoki kamienia, liczący blisko 4000 lat. W dodatku niewiarygodnie pięknie zachowany. Dziewczynka tak skomentowała chwilę, w której dokonała odkrycia. Chciałam podnieść kawałek szkła i wtedy zobaczyłam ten dziwny kamień. Pokazała swoje znalezisko nauczycielce, która oceniła, że przedmiot może być bardzo stary. Skontaktowała się z miejscowymi władzami, a te z archeologami. Okazało się, że to sztylet, którym mogli posługiwać się ludzie żyjący w epoce kamienia około 3700 lat temu. Co ciekawe, krzemień, twarda skała osadowa, nie występuje naturalnie w Norwegii. Badacze przypuszczają, że sztylet może pochodzić zza morza, na przykład z terenu dzisiejszej Danii. Dwóch detektorystów, którzy podjęli się nielegalnej sprzedaży niezwykle ważnego zbioru anglosaskich monet, zostało skazanych na ponad 5 lat więzienia. 75-letni Roger Filling i 46-letni Craig Bess zostali złapani podczas tajnej policyjnej akcji, kiedy próbowali sprzedać monety prawdopodobnie oryginalnie zakopane przez Wikinga, które powinny zostać uznane za skarb i przekazane państwu. W ubiegły czwartek sędzia James Atkin powiedział, że jest przekonany, że monety były częścią większego, niezgłoszonego skarbu. Sędzia stwierdził też, że waga przestępstwa została zwiększona przez plan sprzedaży monet za granicę. Gdyby numizmaty opuściły ten kraj, prawdopodobnie byłyby stracone dla tego narodu na zawsze. Wartość pieniężna monet została oszacowana na 766 tysięcy funtów, czyli ponad 4 miliony złotych. Ale ich wartość historyczna jest trudniejsza do oszacowania. Gareth Williams, kustosz działu wczesno-średniowiecznych monet z British Museum, powiedział: monety dosłownie umożliwiają nam przepisanie historii na nowo. Mężczyźni nie tylko nie mieli pozwolenia od właściciela terenu, na którym prowadzili swoje nielegalne poszukiwania, ale też nie zgłosili odkrycia w wymaganym przez prawo okresie 14 dni od momentu znalezienia zabytków. Zamiast tego skarb został rozczłonkowany i sprzedany na czarnym rynku. Ze skarbu wycenianego przez niektórych ekspertów na 3 miliony funtów udało się uratować tylko 31 monet, wisiorek, bransoletę oraz złoty pierścionek. Na zakończenie odcinka jeszcze jedna wiadomość. Odkryto prawdopodobnie najstarszy norweski statek. Co ciekawe, znaleziska dokonano przypadkowo, ponieważ doszło do niego w czasie przeszukiwania wód jeziora Mjosa. Przedsięwzięcie to miało na celu odnalezienie amunicji pochodzącej z czasów II wojny światowej. Jak się jednak okazało, wykryto wrak ze Storfjord, pozostałości XIV-wiecznego, a być może nawet starszego statku. Zdjęcia sonarowe wykazały, że kadłub ma około 10 metrów długości, a jego szerokość wynosi około 2,5 metra. Jest on zlokalizowany na dnie jeziora, od powierzchni dzieli go około 410 metrów, dlatego ewentualne wydobycie szczątków byłoby sporym wyzwaniem. Wyniki wstępnych oględzin pozwalają sądzić, że naukowcy mają do czynienia z pozostałościami statku od konstrukcji opartej na poszyciu zakładkowym. Taka metoda budowy łodzi była tradycyjnie stosowana na terenie Norwegii. Jej główne założenie polegało na umieszczeniu desek tak, by na siebie zachodziły, co miało na celu zmniejszenie ogólnej wagi statku. Poza tym prawdopodobnie posiadał on kwadratowy żagiel. To już wszystkie informacje na dziś w tym odcinku. Oczywiście mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak, no to zostawcie łapkę w górę pod filmem, subskrybujcie kanał, udostępnijcie ten film gdzieś na jakichś grupach. Z góry dzięki, do następnego odcinka, polecam Wam te, które właśnie Wam się wyświetlają na ekranie.
Do następnego. Cześć!